Gleba nam walczy teraz w finale, tak widzimy, że to się zaraz chyba skończy, co? Tak patrzymy na... Tak jak sądziłem, kilka sekund to będzie trwało. Kilka sekund to będzie trwało. My sobie to oglądamy, a przy okazji pozwolisz, porozmawiam o twojej walce. Oczywiście. Jak tak ty sobie tą walkę oceniasz? Chyba dobrze się pokazałem, tak? Nie dałem sobie zrobić jakiejś tam krzywdy, kontrolowałem tą walkę, przeprowadziłem ją na spokojnie, plan był wykonany, więc jestem zadowolony. Czy emocje jakieś wielkie towarzyszyły temu pojedynkowi? Tak chyba nie było widać po tobie, żebyś jakoś specjalnie to przeżywał. Nie, no mówię, mam amatorskich walk naprawdę stoczone mnóstwo, kilka zawodowych, mam spokój. Wchodząc do walki, wiem na co mnie stać, naprawdę sparuję z mocnymi zawodnikami. Wychodząc do ringu, tak, jestem gotowy na wszystko, wiem, że jestem przygotowany, więc toczę to boję spokojnie. No to tylko powiedzmy sobie szczerze, że chyba już jest po wszystkim, właśnie chyba się walka nam skończyła. A, kolejny... Wasyl też wygrał, ale wygrał Gleba. Kolejny Anglik, kurwa, pokazał angielskie jaje, się poddał. No właśnie, tu u ciebie tam jeszcze dodatkowo jakaś scysja była troszeczkę z tym Anglikiem. No źle się wypowiadał w mediach społecznościowych, w takiej gwarze slangu angielskim, a tutaj używał słów takich mocno obraźliwych. Gdzieś tam mnie to delikatnie duszyło. Mówi, że może się bić cały dzień i zobaczymy, ile ta cipa wytrzyma, tak? No a ta cipa się poddała. No widzisz, czyli jednym słowem troszeczkę jeszcze dodatkowo było takiego klimatu, no taki dodatkowy jeszcze klimacik był w tej walce. Delikatnie tak, tylko no liczyłem, że pokażę jaja, będzie śpił do końca, że albo on upadnie, albo ja upadnę, że nikt z nas się nie podda, ale na tym się zawiodłem, bo dopóki się bił, stawiał fajny opór. Stawiał fajny opór, dopóki się bił, ale jakbyś ten opór przełamałeś dość łatwo chyba, nie? No, co mam ci powiedzieć, no jestem przygotowany, tak? Nie wyjdę tutaj nigdy do tego ringu nieprzygotowany, z jakąś kontuzją, czy nie spełniając założeń z przygotowań, tak? Ja nie chcę tracić zdrowia, mam dla kogo żyć, dla mojego synka, więc muszę być w pełni zdrowy, w pełni mieć możliwość zarabiania pieniędzy, więc tutaj nie wyjdę nigdy na pewno nieprzygotowany. Ten klimacik taki dodatkowy, w związku z tym, że walczyłeś z rywalem z Anglii, to wolisz tak, czy z Polakami jakoś tak ta rywalizacja ma dla ciebie lepszy smak? Oczywiście, z ludźmi z zagranicy przyjeżdżajcie, zapraszam wszystkich, tak. Nie chcę się bić z chłopakami, nasze polskie chłopaki naprawdę są fajne, z kilkoma żyje bardzo dobrze, zresztą dobrze, więc po co mamy się bić między sobą, jak jest grono obcokrajowców, których można szybko posłać na deski. No to zaproszenie zostało wystosowane, to tylko jeszcze zapytam, kiedy ty ewentualnie chciałbyś wrócić na Gromdę. Gromdę 11, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.